Konojadach w gminie Jabłonowo Pomorskie trwa przebudowa krótkiego, ale kluczowego dla tej miejscowości 800-metrowego odcinka drogi w kierunku Tomek. Do tej pory była to bardzo wąska i zniszczona droga. Inwestycja dla mieszkańców jest niezmiernie ważna i bardzo potrzebna. O to apelowali niejednokrotnie do władz naszych miasta. Gruntowna przebudowa tej drogi z racji tego, że była ona wąska i nie spełniała wymogów do obecnej sytuacji, jaką rolnicy też potrzebują, którzy niestety posiadają szeroki sprzęt. Także to jest bardzo ważne i niezmiernie bardzo potrzebne. Realizowana inwestycja to ponad 800 metrów, zmiana budowa nawierzchni na nawierzchnię asfaltową oraz na blisko półkilometrowym odcinku budowa ciągu pieszego. I koszt tej inwestycji to jest blisko 1 000 000 zł. Bardzo się cieszę, że mimo wielu tutaj trudności, na które się napotkaliśmy, inwestycja jest realizowana i ten pierwszy etap na pewno zostanie ukończony. Droga zostanie poszerzona do 5 metrów, wykonana zostanie nowa podbudowa, warstwa wiążąca oraz nowa warstwa ścieralna, dodatkowo wzmocniona będzie siatką. Powstanie również chodnik oraz rowy odwadniające. Jesteśmy świadkami robót, dosłownie w chwili obecnej trwają prace polegające na wykonaniu poszerzeń do 5 metrów. Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje, które są realizowane na terenie miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie, to budowa kolejnego etapu drogi gminnej w miejscowości Bóg Pomorski na odcinku Bóg Pomorski Świecie nad Osą. Tam udało się nam otrzymać dofinansowanie na poziomie ponad 500 000 zł, inwestycja około 800 000 zł. Znajdujemy się na terenie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Bóg Pomorski Świecie nad Osą etap drugi. Zakres robót będzie obejmował między innymi poszerzenie jezdni do 5 metrów, wykonanie nowej nawierzchni warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, zjazdy z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Drugi etap będzie obejmował odcinek około 1000 metrów. Ten etap jest kontynuacją ubiegłorocznej inwestycji Bóg Pomorski Świecie nad Osą etap pierwszy. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to trzeci kwartał 2022 roku. Kolejne inwestycje, które będziemy w roku 2022 realizować, inwestycje drogowe, to budowa drogi w miejscowości Piecewo wraz z ciągiem pieszym oraz dwa odcinki dróg w miejscowości Budziszewo. Potrzeb, jeżeli chodzi o drogi na terenie gminy Jabłonowo-Pomorskie, jest bardzo dużo, zwłaszcza o tej porze roku, czyli zimowo-wczesno-wiosennym. Drogi gruntowe, które są w katastrofalnym stanie i tutaj, korzystając z okazji, bardzo proszę tych wszystkich, którzy mogą nam pomóc, aby pomogli, a mieszkańców mogę tylko i wyłącznie przeprosić za taki stan rzeczy i oczywiście jak tylko mogę, staram się reagować, aby te wszystkie utrudnienia w miarę możliwości niwelować. W Mileszewach natomiast wkrótce rozpoczną się prace związane z budową na prezentowanym terenie świetlicy wiejskiej. Mileszewy na dzień dzisiejszy nie posiadają świetlicy wiejskiej jako swojego budynku. Wynajmujemy od prywatnej osoby. Ta inwestycja bardzo potrzebna. Udało się na nią pozyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu pokowidowego w kwocie 400 000 zł. Takie zapotrzebowanie zgłaszali mieszkańcy sołectwa Mileszewa i bardzo się cieszę, że tego typu inwestycja właśnie tutaj powstanie. W sprawie budowy świetlicy w Mileszewach odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami. Na pierwszym spotkaniu zostały przedstawione dwie koncepcje świetlicy, z czego mieszkańcy wybrali koncepcję numer 1 i przedstawili swoje uwagi.
Natomiast na drugim spotkaniu została przedstawiona już koncepcja z naniesionymi poprawkami. Wydaje mi się, że jest to przeogromny, fajny pomysł, ponieważ panie są bardzo aktywne w swojej działalności. Poza tym w świetlicy Mileszewych odbywa się dużo zajęć artystycznych z dziećmi i też obecne pomieszczenia w świetlicy, które jest niewystarczające. Więc ta świetlica, która ma tu powstać, mam nadzieję, że do końca tego roku powstanie, spełni oczekiwania mieszkańców, a szczególnie pań i dzieci. Ta świetlica jest nam bardzo potrzebna. To nie to, że to tam nasz wymysł, czy tam jakieś, ale to jest nasze marzenie, bo nie mamy swojej. Nie mamy swojej i bardzo, bardzo cieszymy się ogromnie. Już widzimy tam świetlicę i naszą pracę tam. Tu właśnie pan burmistrz był właśnie tym, który jak najbardziej był za tym, żeby pobudować, bo my nie mamy swojej. A będziemy mieli swoje, to będzie zupełnie inaczej. I dziękuję bardzo, że taka właśnie inicjatywa powstała i to jest właśnie dla nas wielkie, wielkie zadowolenie nasze. Całkowity koszt budowy świetlicy wraz z infrastrukturą wyniesie 1 700 000 zł. W Jabłonowie Pomorskim zakończona została budowa PSZOK-u, czyli miejsca, gdzie mieszkańcy miasta i gminy będą mogli składować posegregowane odpady komunalne. Znajdujemy się na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta i gminy Jabłonowo-Pomorskie. Inwestycja ta jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt tego zadania to jest 1 960 003 zł i 10 groszy, z czego miasto i gmina Jabłonowo-Pomorskie z własnego budżetu wydatkowało kwotę 511 663 zł 81 groszy. W ramach zadania wykonano budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniem edukacyjnym. Teren został ogrodzony, utwardzony, wyposażony w pojemniki i kontenery na śmieci, które zostały przykryte wiatą. Dodatkowo wyposażony PSZOK został również w wagę samochodową celem ważenia przywożonych odpadów komunalnych. Teren został oświetlony i wyposażony również w monitoring. Na uczniów szkoły podstawowej w Jabłonowie Pomorskim po powrocie z nauki zdalnej czeka dosprzętowiona sala prac technicznych. W ramach projektu Laboratorium Przyszłości zakupione zostały narzędzia za prawie 70 tysięcy złotych. Pracownia ma 24 stanowiska, uczniów mamy maksymalnie 22, więc jest takim niewielkim zapasem. Każdy uczeń ma swoje stanowisko, stanowisko jest ponumerowane. Przypisany jest numer dziennika każdemu uczniowi, także każdy uczeń zawsze wraca na swoje stanowisko, swoje miejsce pracy. Mają podstawowe wyposażenie, jak tu widać na tych tablicach. Dodatkowo są jeszcze zakupione maszyny, takie jak wiertarki, szlifierki taśmowe, piła taśmowa, wyżynarki, wkrętarki. Za chwilę może pokażę zawartość jeszcze tych szaf, sufmiarki, kątomierze. No właściwie wszystko, co jest niezbędne, żeby prowadzić na wysokim poziomie lekcje z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to sprzęt całkowicie nowy i no, będzie nam służył pewnie przez wiele, wiele lat. Wyżynarka włośnicowa z wałkiem giętkim, gdzie można jeszcze instalować. W pracowni znajdują się także urządzenie do rzeźbienia w drewnie oraz maszyny do szycia i haftowania. W ramach programu Laboratorium Przyszłości zakupiono także kamery, drukarki 3D i laboratorium chemiczne.